Campus. Campus. Ciąg dalszy kinematografii. Hej, cześć, dzień dobry, godzina 17, Radio Campus. Zaczynamy ciąg dalszy kinematografii. Przy mikrofonie Alek Pietrzak, a przed chwilą wysłuchaliśmy utwór Lulu Colina Stetsona. To była muzyka z filmu dokumentalnego, wojennego filmu dokumentalnego The War Show. A Colin jest również autorem muzyki do filmu 25 lat niewinności, sprawa Tomka Komendy, którego reżyserem jest mój dzisiejszy gość, Jan Holubek. Cześć, Janie. Cześć, dzień dobry. Janek wrzucił nam taki utwór na początek, ale dzisiaj w ogóle słuchamy tylko muzyki, którą mój gość przyniósł. To są naprawdę fajne kawałki, których dzisiaj wysłuchamy i kilka moich prywatnych zachwytów, o czym też porozmawiamy. Co powinniśmy wiedzieć jeszcze o moim gościu, to to, że zaczynał jako operator, również pisze scenariusze, a także gra na perkusji. A sporo może wam powiedzieć to, że napisał i wyreżyserował serial Roist. Janku, skąd pomysł, żeby zatrudnić do twojego debiutu właśnie Colina, tego właśnie amerykańskiego jazzowego muzyka? To znaczy, myśmy na początku rozmawiali z innym kompozytorem, z Nilsem Framem i byliśmy blisko już pozytywnego rozstrzygnięcia, ale coś się tam niestety nie udało i nagle pojawił się pomysł na Colina. No, ja się zachwyciłem jego muzyką. Nigdy bym nie wymyślił, że taka właśnie muzyka będzie pasować do tego filmu, ale jakoś tak się to wydarzyło, że ten jego szalony saksofon w połączeniu ze smyczkami jego żony, no, zrobiły robotę. Nie czułeś, że polski kompozytor może coś takiego fajnego stworzyć? Szukałeś jakiegoś takiego... Wiesz co, to nie jest tak, że ja uwielbiam pracować z polskimi kompozytorami i zresztą i współpracuję i z Jankiem Komarem, i z Antkiem Komasą Łazarkiewiczem, także to są świetni kompozytorzy. Natomiast tutaj ta propozycja trochę wyszła na takiego kompozytora też ze strony producentów. I ja, no, ciężko w tym momencie odmówić takim ludziom. Z takim dorobkiem nie spróbować po prostu. No, szczególnie, że wiesz, tak sobie myślę, że zawsze fajnie jest spróbować czegoś nowego, świeżego, innego spojrzenia, zupełnie z innego kontynentu, innego muzyka i czegoś się też nauczyć od takiej osoby, nie? Ja myślę, że muzyka Colina jest tak oryginalna i tak dziwaczna i tak na pierwszy rzut oka niepasująca do filmu o Tomku Komendzie, że jak ja usłyszałem jego muzykę wśród różnych propozycji innych, to od razu zapaliły mi się wszystkie lampki, że to jest to, że saksofon w ogóle, nigdy bym nie pomyślał, że saksofon mógłby być prowadzącym instrumentem filmu o więzieniu.
Nie wiem, czy pamiętasz, co ci powiedziałem po premierze filmu, że jako młody reżyser z jakąś taką pewną bezczelnością, patrząc na różne filmy, mam tak, że o, tutaj ten zrobił lepiej, o, tamto bym, a tutaj to bym zrobił inaczej, ale oglądając twój film, miałem wręcz takie coś, że kompletnie nie wiem, ja bym czegoś takiego nie umiał zrobić. No, po prostu widać tam twoje wielkie doświadczenie i nabitą łapę jako operatora, który już nie jeden film zrobił po prostu. No, dzięki. Bardzo to dla mnie miły komplement ze strony młodego reżysera. Jak wiadomo, młodzi reżyserzy są najbardziej krwiożerczy, więc bardzo mi miło. Wiesz co, no bo chodzi mi trochę o to, że oglądając dużo filmów widzę często szwy, nie? I wkrada się do naszej branży dużo nieprofesjonalistów, nie? Jak patrzę też na swój film pierwszy, no swój debiut, no to też tam już widzę dużo szwów, nie? Mhm. Ale mówię tutaj jak o rzemiośle, pracy kamery, inscenizacji, płynności narracji i jeszcze raz powtórzę, widać u ciebie to twoje wielkie doświadczenie i ale tu akurat powiem trochę pół żartem, pół serio, bo formalnie to jest twój debiut, ale to trochę nie fair, że jesteś debiutantem, mając takie doświadczenie. No, rozumiem. Ja chyba właśnie tyle czasu się wykluwałem do tego debiutu, żeby jak już się za to zabiorę, to jakby wiedzieć, co robię, nie? Mhm. Znaczy, wiesz, tak naprawdę moim debiutem był Roist. Co prawda nie kinowym, ale no to był jednak 5-godzinny film podzielony na części. Więc to mi dało olbrzymie doświadczenie. Myślę, że nie byłbym w stanie tego filmu zrobić tak, jak zrobiłem bez tego doświadczenia, więc to nie jest do końca debiut, wiesz. Mhm. Tak. Słuchaj, przed chwilą skończyłeś zdjęcia do Roista 2 dla Netflixa. Kiedy wchodzi, jak się kręciło w pandemii? Jak to zniosłeś? Wiesz co, było ciężko, to znaczy udało nam się skończyć zdjęcia, mieliśmy epizod przerwy z powodu zachorowań w ekipie, łącznie ze mną. Powiem ci tak, uwielbiam kręcić Roysta, uwielbiam być na planie. Pierwszy raz wisiał nade mną od początku jakiś cień, lęk, że nie dojedziemy do końca, że wysypie nam się aktor. Przez pandemię. Przez tę pandemię. Znaczy odebrało mi to bardzo dużo radości zrobienia. Właściwie od początku, kiedy zaczęliśmy preprodukcję, cały czas myślałem, kiedy się wywalimy, nie? Czy w ogóle wejdziemy w zdjęcia. Mhm. Potem weszliśmy w zdjęcia. To kiedy się przerwą. Przerwały się na szczęście dopiero po 45 dniach, kiedy zgraliśmy wszystkie plenery i sceny masowe i naprawdę zostało nam już tam trochę mniej niż więcej do końca, więc mieliśmy w tym nieszczęściu bardzo dużo szczęścia. A ile miałeś dni zdjęciowych? 62. O tym jeszcze porozmawiamy za chwilę, no, o tej ciężkiej pracy reżysera i liczbie dni zdjęciowych, które trzeba często pokonywać. Ale teraz dwa utwory i posłuchamy Andrzeja Zauchy, Wymyśliłem Ciebie i Problem, utwór się nazywa Krzyk. Za chwilę wracamy. Dzisiaj nagle wymyśliłem ciebie, swoje imię zadźwięczało we mnie, choć tyle innych jest. Znam tylko jego dźwięk, do mnie mów najłagodniej jak tylko ty potrafisz i podaj rękę skłoszoną. Szczęściem nagłym ciebie tu samo i ciepło moi dłoni, a potem przyjdą noce jak cywierne pod nasz dom. We'll be right back.
drogę wybierzemy razem. Spłonął wieczór w horyzoncie gwiazdą. Nad jedną z naszych dróg. Oczy patrz najłagodniej jak tylko ty potrafisz i cały wargi spłoszone szczęściem na górę. Na siebie usta moje i ciepło moje dłoń, a potem przyjdą noce, jak psy wierne pod nasz dom. Ciąg dalszy kinematografii. Świt jest chłodny i deszczowy, zły mrzawka. Koszula nie jest gładka, bo ręka drży w drgawkach. To ten dzień. Ostatnie dwie doby nerwy nie dają zgody na sen. Ciężki wdech, potrzebny tlen. Piszczy czajnik, czas na czaj lub czarną. Z nazwy, tyle w niej kawy, ile w tym kraju prawdy. W porannej prasie tłustaj od wzniosłych haseł. Czytam, że rząd ma pasę, że wzrosły płace. Z nadgazety patrzę na butelki w roku. Rozpuszczalnik w nich to wyjątkowo klasy pierwszej produkt. Cynicznie udaje, że to normalny ranek. To łatwe, nauczyłem się zapominać, bo żyję w kraju, w którym wrogiem jest pamięć. Spijam kawę, oczy kamer na murach powodują uraz, jak u laboratoryjnego szczura. Zamiast życia mam życiopodobny twóra. Zamiast mózgu instynkt przetrwania i strach jak ten szczur. Kiedy tysiące luster odbija tysiące prób, odbija tysiące snów gasnących jak ślub. Kiedy krzyk tysiąca głów jest milczący jak trup. Jeden obraz wart jest więcej niż tysiące słów. Kiedy tysiące luster odbija tysiące prób, odbija tysiące snów gasnących jak ślub. Kiedy krzyk tysiąca głów jest milczący jak trup. Jeden obraz wart jest więcej niż tysiące słów. Autobus to koniec trasy, obserwowany bez przerwy. Spojrzenia tajnych jak giwery skierowane we łby tak samo ubranych kukieł, które boją się bać, bo tu ludzie znikają, choć milicjant to co piąty z nas. Kolejki do kolejek, kartki na nich nie pisz. Ziemniaki tani przepis na obiad dla rodzin z czwórką dzieci. Fałsz żyje obok, możesz go dotknąć. Siedzi na tronie dumnie rządząc rzeczywistością. Dojeżdżam w plac zimno 30 grudzień. Jestem czarnym punktem na czarnym tle w tym tłumie. Z mównicy dźwięków strumień całkowicie mnie omija. Dziwna jest czystość w myślach mych brudnych jak pomyja. Biorę w rękę butelkę, lekko trzyma zakrętka. Gdy oblewam płaszcz i twarz, o duża chmura natrętna. Czuję się dziwnie spokojnie, chyba przez rozpuszczałkę. Dłoń mam zmrożoną, ledwo odpalam zapałkę. To mniejsze zło niż śmierć milionów. Nieważny sposób, patrz na powód. Rozpalić sumienia ma krzyk syna narodu. Sensu czynu szukaj, nie naśladowców. Najcenniejsze jest mi życie. Nie odważyłbym się w twarz zaśmiać Bogu. Ogień trawi skórę, ból pali, czuję. Nie panikuję, nie poruszam się, nie krzyczę. Zachowuję spokój. Wrzaski wokół kontrastują z tym, że jestem prawie martwy. Żywych proszę o nieodwracanie oczu. Kiedy tysiące luster odbija tysiące prób, odbija tysiące snów gasnących jak ślub. Kiedy krzyk tysiąca głów jest milczący jak trup. Jeden obraz wart jest więcej niż tysiące słów. Kiedy tysiące luster odbija tysiące prób, odbija tysiące snów gasnących jak ślub. Kiedy krzyk tysiąca głów jest milczący jak trup. Jeden obraz wart jest więcej niż tysiące słów. Tysiące słów. Wracamy po wysłuchaniu dwóch utworów. Wyboru mojego gościa jest z nami Jan Holubek, reżyser, scenarzysta, operator. Andrzej Załucha, Wymyśliłem Ciebie i Problem, utwór Krzyk. Skąd te utwory? Ja się domyślam, ale może...
Znaczy, wiesz, Wymyśliłem Ciebie jest takim utworem, który jest dla mnie ważny i zaczyna serial, pierwszy sezon Roysta i kończy. Ale on mi towarzyszy, ten utwór, od wielu lat, kiedy w ogóle zacząłem pisać Royst, który jeszcze nie był Roystem, tylko był filmem fabularnym tylko o tych dzieciakach. To ja już wtedy, i wiem, że to był 2003 albo 2004 rok, słuchałem tego utworu i marzyłem o tym, żeby od niego zaczynał się ten późniejszy Royst, więc mam do niego wielki taki sentymentalny stosunek do tego utworu, bo on zapoczątkował jakieś marzenie, które mi się wydawało na początku nierealne, a teraz proszę, drugi sezon. Tak. Kontrakt na 4 do przodu. Natomiast jeśli chodzi o krzyk problemu, to chłopaki napisały ten utwór do mojego mokumentu z 2014 roku, takiego pierwszego mojego reżyserskiego, większego projektu Pocztówki z Republiki Absurdu. Problem nie był wtedy jeszcze tak znany i tak wielbiony jak dziś. Właściwie oni ten utwór wykonali przed kamerą w naszym filmie na nielegalnym koncercie, który zorganizowaliśmy dla kamer, i chyba pierwszy raz występowali publicznie. Naprawdę? Także, jesteś ojcem trochę. Nie. Ja po prostu mam wielkie szczęście, że na nich trafiłem, na chłopaków. On jest mega zdolniachy. I uważam, że napisali świetny utwór o samospaleniu. Co potem się wydarzyło, wiesz, i kiedyś się wydarzyło, ale już nie chcę tutaj strzelać, ale 2 czy 3 lata temu spalił się człowiek w proteście, tak? Także to nie jest nieaktualne, to jest aktualne absolutnie. Ja tego twojego filmu nie widziałem, ale bardzo mnie zainteresował i w ogóle mokument jako forma jest czymś fantastycznym, ale kto ci to wyprodukował? Słuchaj, wyprodukował mi to Jerzy Kapuściński, jak jeszcze był szefem Dwójki. I to było na 25-lecie Okrągłego Stołu. I to jest film, który zakłada, że Okrągły Stół się nie udał i w Polsce komuna trwa dalej. To był film, ja chciałem po prostu, żeby, powiedzmy, przenieść lata, komunę z lat 80. wtłoczyć w, nie to, że udawać, co by było, gdyby komuna trwała do dzisiaj w Polsce, tylko co by było, gdyby komuna taką, jak ja pamiętam, z lat 80. wtłoczyć ją w 2014 rok. Żeby trochę unaocznić ludziom, którzy się urodzili po 90. roku, w jakim jednak myśmy żyli kraju. To, co jest najbardziej przerażające, to, że ten film ma w sobie pewną proroczość. Rozumiem. Dogonił swoje, czy dzisiejsze czasy dogoniły ten film. Słuchaj, bo w tekście tego krzyku jest taki tekst klasyczny, że obraz jest wart 1000 słów, i chciałem w tym wejściu pogadać chwilę o twojej transformacji z operatora w reżysera i kiedy zacząłeś o tym myśleć, jak to się urodziło. Wiesz co, ja od dziecka, jak dostałem tylko pierwszą kamerę wideo, jeszcze VHS-a, w wieku tam 12-13 lat zacząłem szaleć. Potem zdałem do szkoły filmowej, ale nie miałem odwagi na wydział reżyserski i chyba też takich intelektualnych zdolności jako 19-latek, żeby się mierzyć z tym zawodem, więc przygotowywałem się na wydział operatorski dość solidnie i zdałem. I przez wiele lat pracowałem jako operator. Ale tam już było to taki zalążek tego marzenia, żeby jednak ta reżyseria była. Nawet w moich etiudach, wiesz, operatorskich, ja nie za bardzo się zajmowałem ustawianiem światła, tylko bardziej te moje filmy były reżyserskie, tak mi się wydaje. No ale potem na jednak kilkanaście lat zostałem operatorem i pracowałem i filmy, i reklamy, i teatry, telewizji, seriale robiłem. I gdzieś tam po drodze, myślę, że w wieku 30 paru lat zacząłem tęsknić do tego, żeby jednak to swoje dziecięce, tą swoją dziecięcą radość przywrócić tego, że mogę ja stawiać kamerę tam, gdzie ja chcę. I żebym to ja o tym decydował. I tak, wiesz, step by step zacząłem małymi kroczkami w tym kierunku zmierzać. Muszę powiedzieć, że takim pierwszym ważnym krokiem był mój film o moim ojcu Słońce i Cień i o Tadeuszu Konwickim, który jakby dał mi taką pewność, że okej, udało mi się to,
malutki film, 35 minut. Ale to było dla mnie bardzo ważne doświadczenie, takie budujące mnie wewnętrznie, dające mi siłę. I też jakieś takie intelektualne, o którym też mówisz, jakiś, trzeba było jakąś myśl przeprowadzić, no, zmontować. Trzeba coś. Było się zderzyć z gigantami, więc to mi dało mocną pierwszą podstawę do tego, żeby się nie bać. Hmm. Ale to jest bardzo ciekawe, co mówisz, bo wybacz, być może w każdym spotkaniu z tobą ktoś cię o to pyta, ale no mnie to szalenie interesuje, bo wspomniałeś o tym, że czułeś nie dość się silny intelektualnie, żeby pójść na reżyserię. Mm. I ja mam takie poczucie, że z tego, co mówisz, to jest jakiś rykoszet tego, że miałeś w domu po prostu ojca, legendę filmu i teatru polskiego, który był po prostu jeden z najbardziej znanych intelektualistów, człowiek, ludzi słowa, więc jakby no, czułeś pewnie to, że no nie, to jeszcze... Yes. I to mi ciekawi, co wyniosłeś z domu no, właśnie do tego. No masz absolutnie rację, no jakby... Też miałem pewne wyobrażenie o tym, kim powinien być reżyser, jakie powinien spełniać warunki intelektualne i zawodowe. I czułem, że w wieku 19 lat jestem na to niegotowy po prostu, czy 20. Zacząłem czuć bardziej gotowy pod 30, a tak naprawdę już robiąc te pocztówki z Republiki Absurdu, to miałem 30 chyba... Nie chcę teraz liczyć. Stary byłem już. A na plan Roysta pierwszego wszedłem w wieku 40 lat równo. Ale jako człowiek przygotowany zawodowo absolutnie do uniesienia każdej produkcji, w sensie też technicznym i merytorycznym, no bo wiesz, sam. No że... tak, tak. No a co jest coś takiego, co wiesz i potrafisz nazwać, co właśnie z domu wyniosłeś i co ci pomaga teraz zawodowo? Ojej, no pewnie dużo rzeczy, wiesz, nie da się przecenić tego, co rodzice we mnie zainwestowali, w sensie takim pewnej czułości i takiego, no jakby rozwoju mojego, mimo że ja dość oporny byłem na kulturę, tak to nazwijmy. Tylko może na zasadzie buntu, czy wiesz? Nie, no po prostu byłem dzieciakiem, który wolał spędzać czas na podwórku z kolegami, yes, niż chodzić do teatru. A natomiast to jest chyba normalne. No tak. Natomiast, no nie wiem, wiesz co, jeżeli coś mogę, ja wyniosłem na pewno miłość do aktorów. No miałem rodziców aktorów i to jest wielki handicap w mojej pracy, że ja się aktorów nie tylko nie boję i nie ma to znaczenia jakby nazwisko, ale ja ich po prostu kocham i kocham z nimi być. I to jest chyba to, co reżyserowi jest bardzo potrzebne, bo reżyser nie powinien się bać aktorów, tylko powinien być jakby z nimi, w nich, nie umiem tego inaczej powiedzieć. Wiesz, ale też wracając jeszcze na chwilę do tej sytuacji operatorskiej i przeskoku twojego z operatora na reżysera, bo w ogóle mamy silne bardzo tradycje w Polsce operatorskie. Mhm. I bardzo wielu reżyserów teraz było kiedyś operatorami. Wojtek Smarzowski, Maciej Ślesicki, czy reżyserował parę filmów, zrobił Sławomir Idziak. Więc jakby jest coś takiego, że w Ameryce mówi się, ten operator jest taki do tych spraw technicznych, a u nas w Polsce jednak jest bardzo kreatywnym współtwórcą w ogóle filmu. I to też jest tak, że ta siła ciągnie w tą stronę potem reżyserii, tak mi się wydaje. Tak, ale to też z tą Ameryką nie jest do końca prawda, bo Roger Deakins czy Emanuel Lubezki nie są panami technicznymi, tylko jakby najlepsi reżyserzy świata chcą z nimi pracować, bo tak, mają artystów wielkich, jednych z najlepszych operatorów w ogóle, więc to taka dygresja a propos Ameryki i takiego myślenia, że tamto ci operatorzy to są tacy techniczni, a u nas to są tacy artyści. No, nie. No to nie jest nigdy jeden do jeden, ale tak generalizując. Nie? Tak. Ja nie, wiesz, no, nie wiem, po prostu wydaje mi się, że niektórzy operatorzy też może mają takie poczucie, że byliby w stanie wyreżyserować film, bo już mają tę wiedzę i jakby mają swój świat taki wewnętrzny, który chcą przekazać. Po prostu ja nie dzielę ludzi na operatorów, reżyserów, tylko po prostu jesteśmy filmowcami i wydaje mi się, że każdy filmowiec ma w pewnym momencie pragnienie jakiegoś rozwoju, a nie zdziwiłbym się też, gdyby któryś z reżyserów nagle zapragnął zrobić zdjęcia do swojego filmu, nie? Ostatnio meksykański reżyser, który dostał za zdjęcia Oscara, Alfonso Cuarón.
Tak. No więc po prostu, jeżeli jesteś filmowcem, to masz prawo nie zamykać się w ramach danego zawodu. Tak mi się wydaje. A to też jest ciekawe. Zresztą na Zachodzie często jest tak, że pierwsze 2 lata studiów to jest filmmaking, a dopiero potem i uczysz się wszystkiego, a dopiero potem idziesz w jakąś stronę, która cię najbardziej kręci. No pewnie mają pomysł, że chcą być reżyserem czy operatorem, ale poznanie wszystkiego wokół jakby daje ci tą to jest moc. Moim zdaniem to, co powinno być podstawą edukacji, to znaczy wymieszanie, tak? Znaczy reżyserzy powinni poznać bardzo dokładnie też techniczną stronę robienia filmu już na studiach, bo to im daje potem olbrzymi handicap w pracy, jakby świadomość obiektywu, po co jest obiektyw, jaki obiektyw, jaka kamera, po co jest jazda, po co jest steadicam. Jakby to są techniczne niby rzeczy, ale one się przekładają na potem zdolności twórcze. Tony Allen. Tony Allen. Tony Allen. Moving on z płyty Film on Life, nigeryjski perkusista. Przeczytałem, że współtwórca gatunku Afrobeat. Tak. Pogadamy zaraz, ale najpierw posłuchajmy. Express. Black voice is away.
nośno się kinuje, jaką to paragrazę. Sypiskie dzieci. Ciąg dalszy kinematografii. Wracamy po wysłuchaniu utworu, który do studia przyniósł nam gość. Gość tej audycji, Jan Holubek, Tony Allen, Moving On, z płyty Film on Life. Dlaczego właśnie ten utwór? Znaczy wiesz, ja, ponieważ już wspomniałeś, jestem hobbystycznie, też gram na perkusji, więc pomyślałem, że może przyniosę coś od perkusisty, którego lubię i w ogóle bardzo lubię afrobeat. To jest szersza sprawa niż tylko Nigeria. W to wchodzi mnóstwo różnych takich muzycznych rozgałęzień. Etiopska, fantastyczna odnoga afrobeatu. Był tutaj parę odcinków temu Maciek Bochnia, który robił w ogóle film dokumentalny o muzykach etiopskich. Dokładnie. I to było bardzo ciekawe, co mówił, że ta Afryka cała żyje w ogóle rytmem, więc jakby żyje tą muzyką. To jest zupełnie inne postrzeganie, wiesz, taniec, to wszystko jest u nich zwyczajne, normalne i ta muzyka, i te bity, te rytmy, czyli ta perkusyjna sytuacja tam jest bardzo, bardzo silna. No. Tak, no w ogóle muzyka Afryki, przecież to się wywodzi z ludowości, ale to nie jest tak jak ludowość, którą my znamy, czyli łupu-cupu, tylko to są fantastyczne podziały, skomplikowane. To ma Afryka, to ma Ameryka Południowa. Tak? Ludzie się lubią bawić do muzyki, która nie jest prosta do zagrania. To mnie fascynuje, że ta ludowość jest na najwyższym jakimś poziomie, takim
podziałów rytmicznych, kuk, na jakieś 7/10, każda kończyna gra co innego, no to mi się strasznie podoba. Tak, skomplikowane, tutaj to bardziej wymagająca technicznie i tak, mhm. Ale to też zabawne, że to porównałeś do naszej ludowości łupu-cupu, tak? Znaczy, tak. Która też jest fajna, ale mówię o tym, że gdzieś tam na świecie wytworzyła się jakaś potrzeba robienia muzyki, i to już dawno temu, która wymyka się prostym podziałom. No właśnie, bo jakby jesteśmy przy tym, perkusja, rytm, tempo, to są zagadnienia, które w filmie, które w inscenizacji, w pracy kamery, pracy szwękiera, pracy z aktorem, w montażu, no to jest dla mnie absolutna podstawa. Nie? Ja w ogóle pójdę krok dalej i zaryzykuję stwierdzenie, że bez jakichś, że z umiejętnością rytmiczną, z umiejętnością rozpoznawania i pracy w różnych tempach i tak dalej, łatwiej się żyje w ogóle. Ja myślę, że to jest, ja pójdę jeszcze dalej i powiem, że moim zdaniem reżyser nie musi być, może być niewidomy, ale nie może być głuchy. To znaczy... I to mówi operator. I to mi się podoba. Ja mówię to jako operator. Ale też, tak. Bo ja na przykład, ja patrzenia się nauczyłem w szkole i poprzez oglądanie filmów i wbijanie mi w głowę różnych rzeczy przez mądrych moich profesorów i kolegów też. Natomiast słuchać zawsze umiałem i to było dla mnie podstawą, jakby inspiracją był dźwięk. Myślę, że w pracy z aktorem głównie chodzi o to, żeby słyszeć rytm tego, co ludzie mówią. Jakby ja momentalnie wychwytuję, kiedy coś trwa za długo albo za wolno. Także dla mnie słuch jest podstawowym i jest zmysłem. I też narzędziem jakby w pracy, nie? Ale to tutaj mam podobnie i czuję, że jest niedoceniany w kształceniu reżyserów. Że jest niedoceniany w ogóle w kształceniu filmowca często. No wiesz, nie wszyscy mają słuch muzyczny, bo to jest też kwestia po prostu pewnych predyspozycji. No ja uważam, że dobrze jest mieć dobry słuch muzyczny, jeżeli się chce robić filmy. Ale tak, ale wiesz co, bo ja sobie też myślę, że to można trenować i ćwiczyć, bo to jest tak, że to nie jest tak, że trzeba mieć słuch absolutny, świetny słuch muzyczny, być muzykiem, żeby zostać reżyserem. Nie, to no jest taki, odbieramy telefon i słyszymy, że to nasza mama i słyszymy, czy jest w dobrym nastroju, czy w złym nastroju. To już znaczy, że potrafilibyśmy powiedzieć, że aktor zagrał tak, wiesz, wystarczy trochę treningu, nie? I zwrócenia uwagi na to w szkole. I tutaj mam po prostu taką myśl, że to jest po prostu niedocenione, nie? Wiesz co, ja nie kończyłem reżyserii, więc nie wiem. Nie, no tak. Natomiast wiesz, przez całe studia grałem w piwnicy przy stołówce z kolegami z operatorki w jakimś ciężkim zespole. I to była nasza edukacja po godzinach. Mm-hmm. No ale właśnie ja sobie myślę, że takie rzeczy też rozwijają bardzo, nawet po prostu granie w garażu, wiesz, słuchanie się wzajemnie, trzymanie rytmu i tak dalej, to wszystko jest... Ja uważam, że plan filmowy, czy robienie filmów jest formą jazzowej improwizacji. To znaczy przychodzimy na plan z tematem jakimś muzycznym, bardzo dobrze przygotowanym, ale zostawiamy sobie pole na improwizację i na słuchanie swoich partnerów z zespołu. I to też tyczy się tych partnerów zespołu filmowego, to znaczy tam są artyści, nie? Tak. Każdy gra na innym instrumencie, dokładnie. Jeden na kamerze, drugi na... To jest świetne, to w życiu nie pomyślałem o tym w ten sposób. No absolutnie. To metafora jest znakomita. Na tym polega cały fan robienia filmu moim zdaniem, że przychodzimy przygotowani, ale zostawiamy sobie pole na impro i na patrzenie sobie głęboko w oczy. Tak. Widzisz, bo jak ja zaczynałem, pierwsze swoje kroki stawiałem, w tym to byłem przekonany, że to po prostu to jest, wiesz, ja tu dryguję, jest koncert i po prostu wszyscy mają tak jak ja, a potem zderzając się z artystami, z już wiesz, z poważną ekipą, z ludźmi, którzy przepracowali trochę w swoim życiu aktorami, i zobaczyłem, że ojej, to tak nie działa, to jest bunt, to oni się czują jakby byli, wiesz, ej, ja też jestem twórcą, nie? Dokładnie, no reżyser przynosi temat, być może nawet dobrze rozpisany w nutach, ale musi być miejsce na improwizację moim tak, zdaniem, tak. Też z aktorami. Tak, to słuchaj, bo też jakby montaż, nie? Wszyscy myślą, że tempo, rytm to montaż i słyszałem, że nie było tak łatwo zmontować 25 lat niewinności. Zastanawiam się, co tam było najtrudniejsze i z czym się tam mierzyłeś. Wiesz co, najtrudniejsze było nie zmontowanie samych scen, bo to nam poszło bardzo szybko. Najtrudniej było wyłapać taki balans, kiedy powinien się pojawić drugi bohater główny filmu, czyli
Remik Korejwo, policjant, który ratuje Tomka, w której minucie dosłownie filmu i na jak długie, bo ten film jest montowany, jakby nie jest linearnie opowiadany i tak było od początku takie założenie. Natomiast w scenariuszu było założenie częstszych wejść tego Remika i szybciej, i okazało się, że to nie działa, że widz, czy nawet ja jako reżyser, ledwo co się wkręciłem w opowieść o Remiku, wypadałem z powrotem, byłem wrzucany do więzienia na chwilę i tak w kółko, i to było męczące. I odkryliśmy w trakcie montażu, że musimy jakby kumulować te wątki, zbijać je w większe partie, i wcale pojawienie się Remika nie powinno odbyć się tak jak w scenariuszu w 14 minucie, tylko w 50. Zresztą nie sam na to wpadłem, tylko też pokazywałem ten film kilku kolegom po fachu i to też jest tak, że to nie był łatwy film do zmontowania, ponieważ to jest historia, którą wszyscy znamy. Wiemy, jak się skończy, a moje zadanie i od początku cel był taki, żeby ten film zrobić tak, żeby widzowie znowu jakby nie wiedzieli, jak to się skończy. Dali się oszukać. Tą gumę dramaturgiczną, nie? Więc to była główna trudność. Jakby złapanie tego ostatniego balansu, co, ile, gdzie i w którym momencie. No to dokładnie to, o czym mówimy. Ten rytm i to tempo opowieści, narracji i to, co ja wyniosłem z doświadczenia oglądania twojego filmu. Płynność pewnej opowieści i narracji, która dobrze wiemy, że to, co nakręcimy, to Kieślowski mówił, że montaż to był jego ulubiony narzędzie reżyserii w ogóle potem, nie? Że to tam się tworzy. Tam się tworzy film często. Absolutnie, nie? Ja się zgadzam. Ja kocham montaż, uwielbiam montować, siedzieć w montażowni. Przyjechałem tu z montażowni do ciebie. I wracam po domontażowni. No, z dużą chęcią. Prawda. Roysta 2 rozumiem, tak, że montując. Tak. No to będąc cały czas w tym klimacie i temacie montażu, tempa i rytmu, no coś, czym mnie zastrzeliłeś, od razu wrzuciłem ten utwór do moich ulubionych. Idris Muhammad, Tasty Cakes. No to przepyszne ciasteczko, posłuchajmy i za chwilę wracamy. Structure.
Ciąg dalszy kinematografii. Wracamy po wysłuchaniu utworu Tasty Cakes Idrisa Muhammada, a to oczywiście przyniósł nam do studia Janek Holubek, nasz gość. Cały czas tutaj z nami jest. Słuchaj, co jest najgorsze, najtrudniejsze w tej robocie, a co najfajniejsze? W robocie reżysera, tak? No, wiesz co, ja osobiście nie lubię dokumentacji, jeżeli mnie pytasz. Nie lubię tych tygodni spędzonych w tym busiku. Natomiast wszystko inne lubię. Czyli, okay. Uwielbiam okres przygotowawczy nad tekstem. Uwielbiam pracować z aktorami nad tekstem. Próby czytane. Uwielbiam pierwsze spotkania moje z nimi i z tekstem. Uwielbiam przymiarki kostiumów, uwielbiam próby make-upu, uwielbiam próby operatorskie, uwielbiam zdjęcia i uwielbiam postprodukcję, uwielbiam montaż i uwielbiam udźwiękowienie. Więc właściwie jest niewiele rzeczy, których nie lubię. No to co jest takie, które wymaga takiej, wiesz, naprawdę takiego trudu od ciebie, nie? Co jest najtrudniejsze? Wszystko jest trudne, ale jak się kocha to, co się robi, to przestaje być trudne. Pokonujesz. Bo ten zawód nie jest łatwy, wiesz, on wymaga jakby takiego nieustannego bycia z wszystkimi pionami na każdym etapie preprodukcji, produkcji, postprodukcji i pilnowania wszystkiego do końca. Ja mam taką zasadę, ale ja po prostu to kocham, więc no jest to trudne, jest to czasochłonne, ale jest to przygoda życia dla mnie. Ja po prostu nie chciałbym nic innego robić. Czyli moje kolejne pytanie trochę też może ma mniejszy sens w tym kontekście, bo chciałem cię, wiesz, ostatnie 3 lata, to gdzie nie spojrzeć, tutaj napisałeś scenariusz do filmu, 1800 gram, tutaj Rojs 2, tutaj, no tak, tutaj Rojs 2, tutaj przed chwilą skończyłeś, tu za chwilę zaczynasz, tu jakby no jakaś potężna, gigantyczna praca, to może inaczej zapytam, nie o to jak, no bo jeżeli się to kocha, to się pokonuje ten trud pracy, o czym mówisz, ale no dobra, ale jak ładujesz baterię, jak znaleźć energię do tego, żeby wytrzymać te 60 dni zdjęciowych, bo Jean-Marc Vallée, reżyser Małych Wielkich Kłamstewek, no też pisał i że no to katorga była, w sensie by pokonać, rzadkość w ogóle jest tak, że jeden reżyser ciągnie cały sezon i to trzeba mieć naprawdę ogromną staminę, ogromną wytrzymałość, którą jako reżyser, jako też człowiek, bo to jest po prostu szalenie wyczerpujące. No jest, ale mnie to tak kręci, że ja po prostu jak taki królik z Duracella jestem. Potem oczywiście jak się kończą zdjęcia, to opadam z sił, ale no jakoś tak, jakby ci to powiedzieć, no kręci mnie to. Czyli jakby jakiegoś nie masz swojego sposobu na ładowanie baterii, po prostu sama praca napędza cię, tak? Tak. Ja jeszcze do tego mało śpię, bo cały czas po zdjęciach i przed zdjęciami myślę o tym, co zrobiłem i co zrobię jutro, więc to jest chyba po prostu miłość do tego zawodu napędza, bo tak jakby spojrzeć na to z boku, to nie wiem skąd się bierze ta siła. A w tym wszystkim czas dla bliskich, czas dla rodziny, czas dla siebie? No, z tym gorzej. I ja myślę, że reżyser to jest ktoś, kto musi mieć siłę konia. No, twardy tyłek i miękkie serce, tak generalnie. Ty też właśnie piszesz, to co już wspomnieliśmy kilka razy, i czy współpiszesz, czy jakby pracujesz nad tekstem, słowem, mówisz, że lubisz pracę, spotkanie z aktorami przy pierwszym czytaniu. Masz jakieś rytuały związane z pisaniem? No przecież to jest ogrom pracy, napisanie takiego serialu, nie? Ile ci zaszło w ogóle napisanie Rojsa pierwszego? Wiesz co, moim największym osiągnięciem w życiu jest to, że zacząłem pisać, że się przełamałem, wiesz, każdy się boi, uważa, że ja nie umiem pisać, szuka kogoś, kto mu coś napisze. Ja doszedłem do takiego punktu, w którym stwierdziłem, nikogo takiego nie znajdę i muszę usiąść na krześle i zacząć pisać, nie wiedząc, gdzie to zmierza, ale nie pisać drabinek, nie, pójść i... No więc trwało to kilka lat w bólach, ale coraz lepiej mi szło. Jak już wypociłem z siebie tego Rojsa, to oczywiście wtedy spotkałem właśnie tego wymarzonego partnera Kaspra Bajona. No i już żeśmy potem pracowali razem nad tym tekstem i pracujemy do dzisiaj nad różnymi rzeczami wspólnie.
No cóż, pisanie jest moim zdaniem taką samą umiejętnością jak skakanie przez koziołki i bieganie i jeżdżenie na rowerze. Po prostu trzeba to ćwiczyć, nie bać się wywrotek, jechać dalej i im więcej się ćwiczy, tym po prostu te rzeczy stają się łatwiejsze. Nauczyłem się pisać poprzez to, że wiesz, miałem dużo pracy jako operator, nie miałem normowanych godzin nigdy w życiu pracy, nie mogłem wyjechać do domu pracy twórczej. Po prostu nauczyłem się pisać w każdych warunkach i uważam, że tak trzeba. Czy jakiegoś specjalnego rytuału nie ma, że tutaj od tej do tej, to coś tam sobie nie? Kiedyś wydawało mi się, że dobrze mi się pisze rano, od 5-6 rano do 9, a potem już szedłem robić swoje, nie? Ale teraz powiem szczerze, że jestem w stanie pisać w każdym momencie, czy przepisywać, poprawiać. I robię to dosyć szybko. To nie znaczy, że dobrze, tylko mówię o tym, że po prostu pisanie nie jest czarodziejską umiejętnością, przynajmniej scenariuszy. Nie mówię o poezji. Tak, poezji, literatura jest coś troszeczkę innego. Nie, ja mówię o... Często techniczne po prostu napisanie, czego chcę i tutaj, gdzie bohater z punktu A do punktu B i taka emocja. Ja myślę, że pisanie jest dla mnie ważne, dlatego że ja uważam, że obraz kryje się w słowie pisanym. I ja dlatego często przepisuję czy przepracowuję scenariusze nawet cudze, nie po to, żeby je bardzo zmienić, tylko po to, żeby je zobaczyć. Ja pisząc dopiero je zaczynam widzieć. Jakby układając je w swoje zdania, w swój przebieg. A dialogi? Też dialogi są dla mnie, no pracuję nad nimi zawsze. I potem jeszcze z aktorami. No tak. Ja na przykład także sobie coś napiszę i sobie potem to czytam na głos. I często potem sobie to jakoś tam pod to, a potem jeszcze z aktorami oczywiście wiadomo. To nie? Ale dopiero też... wychodzi tak, sidło tak, z worka. Tak, naprawdę, nie? I tak sobie myślałeś. A jakaś na koniec rada dla młodych twórców, którzy chcą zostać operatorami, albo reżyserami, albo filmowcami? Znaczy wiesz, ja mogę z taką osobistą radę dać taką, że i ona jest oczywiście dosyć, dużo ludzi ją mówi, ale powiem ją. Jeżeli masz jakieś marzenie, żeby coś się wydarzyło, to musisz temu marzeniu dać szansę się zrealizować, a nie czekać, aż ono się zrealizuje, że ktoś przyjdzie, coś mi zaproponuje, znajdę kogoś, kto napisze mi coś. No po prostu marzeniom czy szczęściu trzeba dawać szansę, czyli zacząć za tym chodzić i konsekwentnie chodzić, dopóki się to nie wydarzy i w końcu się wydarzy. No tak, no bo tak jak powiedziałeś, jak chcesz napisać książkę, no to czy scenariusz, to póki nie usiądziesz i nie zaczniesz pisać, no to się nie wydarzy. No nigdy się nie wydarzy, nie? A wiesz, ja z Roystem pierwszym chodziłem kilka lat, odbijałem się od różnych drzwi. Z pomysłem, nie ze scenariuszem. Ze scenariuszem napisanym. Nie z treatmentem, tylko z gotowym scenariuszem. I No, kluczowe jest w tym zdaniu to, co powiedziałeś. Odbijałem się przez parę lat, nie odbiłem się raz czy dwa. Nie, kilka razy. Byłem już blisko, już ktoś mi mówił, tak, fajnie, robimy, po czym telefon, no nie, jednak nie robimy, bo mamy coś tam. I to, że on powstał, stało się przypadkiem, bo spotkałem w restauracji w pustym Sopocie jednego znajomego człowieka z branży, który przekazał ten tekst komuś, kto szukał. Ale jestem przekonany, że gdybym nie chodził z pewnym nastawieniem, promieniowaniem, to bym go nie spotkał tam. No i takie mamy na zakończenie taką, wujek dobra rada, jak to powiedziałeś. Nie, ale tak, trzeba chodzić, trzeba łazić za tymi swoimi marzeniami, promieniować to, co mówisz, to jest bardzo ważne. Szczególnie, tak jak mówisz, ja bym do tego dorzucił jeszcze wyciągnął to, co ty powiedziałeś, żeby przetrwać w tym zawodzie i osiągnąć duże rzeczy, no, bez miłości do tego takiej bezgranicznej, to się nie da. Nie da się. Zresztą myślę, że jak ktoś tego nie kocha, to odpadnie w przedbiegach. Tak. No to więc kochajcie filmy, jeśli chcecie je robić. I to taka odezwa. Janek Holubek był naszym gościem. Dzięki ci bardzo. Dziękuję za spotkanie. Życzę ci dużo dobrego humoru i dużo, dużo sukcesów. No, ale te sukcesy to tylko kwestia czasu. A na koniec posłuchamy jazzowo-funkowy francuski zespół Cortex i ich utwór z płyty Trope Blue.
Dzięki jeszcze raz, Janek Holubek, gościem Ciąg Dalszej Kinematografii. Słyszymy się za tydzień o 17.00. Cześć. Plonger dans la rivière les infinis blancs. Tes yeux plus grands ouverts pour un peu de temps. Comme un trop comme un 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 Gdziekolwiek jesteś, wejdź na www.radiocampus.fm.